Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj mamy niedziela, 19 czerwiec 2022 rok. Niniejszym odczytam zapytanie publiczne numer 34, skierowane do wszystkich oraz do wszystkich organów konstytucyjnych III RP, Rzeczpospolitej, Państwa Polskiego oraz Kościoła Rzymskokatolickiego, Episkopatu Stolicy i Szefostwo w Stolicy Apostolskiej. Oto treść tego pytania. Ile razy i kiedy najwyżsi rangą pracownicy III RP przecinek Polski, przecinek Państwa Polskiego, przecinek Rzeczpospolitej zarazili się slash przechorowali slash przebyli C19, ten słynny wirusek, który jednego dnia 2 lata temu opanował cały świat, oraz czy ci pracownicy III RP, którzy zarazili się tym podobno śmiertelnym wiruskiem C19, odbywali prawidłowe kwarantanny domowe lub hotelowe, albo tam, gdzie się znaleźli, oraz ile przyjęli preparatów medycznych przeciwko tej zarazie slash popularnej chorobie na świecie oraz ile dawek i jakiej firmy przyjęli ci pracownicy do swojego organizmu. Oraz także jest dla mnie ważne jako suwerena, czy nastąpiły powikłania różnego typu po przyjęciu tych preparatów medycznych, skutki uboczne ewentualne oraz czy obecnie ci pracownicy III RP już są zdrowi i zostali dokładnie przebadani przez lekarza właściwego do zajmowania się i badania tymi sprawami zaraźliwymi, wirusowymi itd. I czy zostało to badanie tych polityków i osób sprawujących najwyższe władze w III RP? I czy zostało to stwierdzone, to badanie, stosownym zaświadczeniem lekarskim, podpisanym przez właściwego lekarza i wszystkie dane identyfikacyjne tego lekarza są dla mnie ważne? I na druku, na jakim to zaświadczeniu lekarskim zostało sporządzone. Niniejszym wzywam całą trzecią RP, Mateusz Morawiecki, Andrzej Duda, Zbigniew Ziobro, Jarosław Kaczyński i inni pracownicy trzeciej RP do udzielenia mi, suwerenowi, wyczerpującej odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia
opublikowania tej informacji publicznie. Dziękuję.